Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejne spotkanie karpackie online. Powoli włączają się uczestnicy na Zoomie i pozdrawiają. Dzień dobry. Oraz uczestnicy oglądający naszą transmisję na kanale YouTube Towarzystwa Karpackiego. Witam w imieniu Towarzystwa Karpackiego Julka Marszałka, który jest hostem tego spotkania, Andrzeja Wielochy, który zajmuje się stroną plastyczną naszych spotkań. Ja nazywam się Leszek Grymarowicz i mam przyjemność prowadzić spotkania karpackie. Dzisiaj losy zaprowadzą nas do trochę zapomnianej części Karpat, do Karpat Zachodnich, do Beskidu Śląskiego. Nie jest to pierwsze spotkanie poświęcone temu tematowi, tej grupie górskiej, czy mieszkańcom tej grupy górskiej tak naprawdę. Także będziemy mieli dzisiaj okazję przenieść się w to nieco może zapomniane góry i posłuchać opowieści, wykładu naszego dzisiejszego i Państwa, naszego i Państwa gościa, pani doktor Ewy Baniowskiej-Kopacz, która przedstawi wyniki swoich badań naukowych w kilku wsiach Beskidu Śląskiego. Nie będę może mówił o szczegółach, a w szczególności pani doktor zajmowała się zanikającymi, niestety, powszechnie formami życia społecznego, kiedyś bardzo popularnymi, niezbędnymi takimi formami jak pomoc wzajemna. Te formy życia społecznego zanikają. I pani doktor na podstawie swoich badań terenowych przybliży nam to zagadnienie. Myślę, że niezależnie od tego, jakiej grupy górskiej tego typu rozważania by dotyczyły, mamy do czynienia no, z podobnymi procesami. Teraz oddamy głos naszemu gościowi. Kilka słów może o samej pani doktor, naszym dzisiejszym prelegencie. Pani Ewa Baniowska-Kopacz jest doktorem etnologii w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Interesuje się antropologią pomocy wzajemnej i współdziałania, dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnych. No właśnie prowadziła badania etnologiczne terenowe na Śląsku Cieszyńskim, Żywiecczyźnie oraz badania miejskie w Nowej Hucie. Także rozpiętość kulturowa między tymi środowiskami chyba jest dość duża. Pani doktor jest autorką szeregu artykułów, także odnoszących się do obszaru Karpat. To nas tutaj oczywiście najbardziej interesuje. Między innymi bliskie i dalekie, czyli co jest ważne, refleksje z etnologicznych badań na pograniczu śląsko-małopolskim, społeczność lokalna i trauma klęski elementarnej, pomoc i współpraca w czasie pandemii, zarys problemu. Większość tych prac jest dostępna między innymi w elektronicznym wydaniu prac etnograficznych. Proszę Państwa, nasze spotkanie jest transmitowane na kanale Towarzystwa Karpackiego na YouTubie i będzie możliwe do odtworzenia jako retransmisja w późniejszym czasie. Wobec tego mam przyjemność przywitać również te osoby, które w przyszłości systematycznie zapoznawać się będą z treścią naszego dzisiejszego wykładu. Chciałbym tradycyjnie przypomnieć, że jest możliwość zadawania pytań czy włączania się do dyskusji po części zasadniczej, czyli po wykładzie pani doktor Ewy Baniowskiej-Kopacz. Jest czynny czat, widzę, już kilka wpisów mamy, więc można wpisywać pytania, uwagi w trakcie prelekcji, ewentualnie już na końcu poprzez reakcję zgłosić chęć zabrania głosu, zadania pytań, do czego bardzo zachęcam. To tyle z mojej strony. Bardzo mi jest miło, bardzo nam jest miło witać dzisiaj panią
dr Ewę Baniowską-Kopacz. I bardzo proszę i oddaję pani doktor głos. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło gościć w ramach spotkań karpackich. Bardzo dziękuję za tą prezentację. Faktycznie rozpiętość terenowa, jeśli chodzi o pogranicze, te śląsko-żywieckie, o którym będę dzisiaj mówiła, i Nowa Huta, to są faktycznie dwa światy, ale jeden świat to jest ten, w którym mieszkam, czyli to jest Nowa Huta, a drugi, jeśli chodzi o to pogranicze śląsko-żywieckie, tak naprawdę zetknęłam się z nim, no, już dawno i wiele razy, ale tak systematycznie właściwie dopiero, gdy podjęłam właśnie badania nad pomocą wzajemną i współdziałaniem. I tak, ja będę odwoływać się do wyników moich badań prowadzonych w latach 1999-2010, przy czym w takiej formie intensywnej one były prowadzone od 1999 roku do 2005. Później już z racji też jakby przesunięcia problematyki w trochę inną stronę, były one mniej intensywne, niemniej jednak ten teren jest cały czas przeze mnie odwiedzany. Zasadniczo badania nad pomocą wzajemną i współdziałaniem prowadziłam na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą gmin, Istebnej i Milówki. Natomiast na eksplorację terenową wybrałam Kamysznicę po stronie Milówki i Jaworzynkę uzupełniającą także Koniaków po stronie Istebnej. Granica między tymi gminami pokrywa się z granicą powiatów cieszyńskiego i żywieckiego, a także jest granicą regionalną, etnograficzną, bowiem wsie tych terenów w terminologii etnograficznej są zamieszkiwane przez górali żywieckich i śląskich. Jest to beskidzki obszar styku Śląska i Małopolski. Żywiecczyzna i Śląsk Cieszyński, na terenie których wsie, badane przeze mnie wsie, leżą, dzieliły losy dużych organizmów państwowych, w ramach których istniały. Od XII wieku obydwa regiony pozostawały we władaniu śląskiej linii Piastów, którzy w 1327 roku uznali zwierzchność króla Czech. W 1457 ziemia żywiecka została sprzedana królowi polskiemu, Kazimierzowi Jagiellończykowi, i tym samym włączona w ciąg losów Rzeczpospolitej. Natomiast ziemia cieszyńska, księstwo cieszyńskie, pozostawało nadal własnością Piastów Śląskich i tym samym dzieliło losy Królestwa Czech. Przez szereg lat, bo ponad 300, badane przeze mnie wsie, tereny, podlegały innemu władcy, innemu prawodawstwu i innym procesom. Ziemie te weszły w skład jednego organizmu państwowego po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku. Jednakże nawet wówczas zachowano granice, zmieniając jedynie jej rangę z państwowej, rozdzielającej dwa mocarstwa, na wewnętrzną, sankcjonującą podziały w obrębie państwa Habsburgów. Stan taki trwał do roku 1918. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ten fragment granicy ustanowionej w połowie XV wieku można by uznać za jeden z najtrwalszych. W ciągu wieków zmieniała się jedynie jej ranga, natomiast jej bieg pozostawał niezmieniony aż do połowy lat 70. XX wieku. Wtedy to, na wniosek samych mieszkańców, cztery przysiółki Kamysznicy i jeden przysiółek sąsiedniej wsi Szara zostały przyłączone do Koniakowa. Ślad dawnej przynależności analizowanych terenów do dwóch różnych organizmów państwowych jest widoczny w nazwach, jakimi obdarzają się wzajemnie mieszkańcy tych obszarów. Górale śląscy mówią o swoich sąsiadach ze wschodu Poloki,
A, to górale żywieccy o swoich sąsiadach z zachodu, Ślezioki. Jest to także zauważalne na innych płaszczyznach życia kulturowego i społecznego. O nich właśnie będę mówiła. I ja właśnie w tym wystąpieniu chciałabym w krótkim omówieniu przedstawić tradycyjne formy współdziałania na tych terenach, aktualnym stopniu ich zachowania i w powiązaniu z układem osadniczym wsi oraz stosunkiem mieszkańców do zachowania tego historycznego układu osadniczego. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że wspomniane wsie, mimo że należą do różnych regionów historyczno-kulturowych, położone są na obszarze jednej krainy geograficznej, w Beskidzie Śląskim. Kamysznica bowiem leży na wschodnio-południowych zboczach Baraniej Góry. Górski charakter omawianego obszaru determinował procesy osadnicze, określał możliwości gospodarcze i wyznaczał kierunki produkcji. Proszę Państwa, może ja udostępnię teraz prezentację, którą przygotowałam i już postaram się to zrobić. No właśnie, to jest ten pierwszy slajd i tutaj, tak jak pokazuję w tej chwili kursorem, to jest Kamysznica. Ona tutaj jest mniej więcej Przełęcz Koniakowska, to jest Kamysznica i tutaj prowadzi w drugą stronę. To jest bardzo rozległa wieś. Gdyby nie odłączenie tych kilku przysiłków w latach 70., myślę, że mogłaby konkurować z aktualnie największymi wsiami. Natomiast tutaj kolejna, ta mniejsza od niej, wieś Szare, ona straciła jeden przysiłek. Natomiast tutaj w tej części to już mamy Koniaków. Jeśli chodzi o daty, pierwsze wzmianki o wsiach żywieckich, za najstarszą jest uznawana Milówka, przynajmniej w tej części, którą ja badałam. I jej datowanie przypada na rok 1537. Natomiast Szare i Kamysznica są datowane na lata 1621-1626. Pierwsze wzmianki o wsiach śląskich, za najstarsze są uważane, taki ważny ośrodek to Mosty koło Jabłonkowa, czyli Mosty u Jabłonkowa z datą 1578. I Stebna i Jaworzynka są datowane na lata 1621-43, a Koniaków, najmłodsza z badanych wsi, to początek XVIII wieku. Na początku najprawdopodobniej obszar Beskidu Śląskiego był zasiedlany przez zbiegów z majątków szlacheckich na Górnym Śląsku i północnej części Śląska Cieszyńskiego. Ważną rolę w osadnictwie tych terenów, podobnie jak i innych terenów górskich, odegrała ludność wołoska, pojawiająca się tutaj od początku XVI wieku. Lasy Beskidu Śląskiego były także miejscem schronienia prześladowanych ludności protestanckiej w czasie kontrreformacji. Akcja osiedleńcza na tych terenach była prowadzona w paru etapach i różnych warunkach środowiskowych, co wpłynęło na ukształtowanie się na tym terenie zasadniczo dwóch typów wsi. Do grupy pierwszej są to zarazem miejscowości starsze. Należy zakwalifikować wsie, które powstawały i rozwijały się do końca XVI wieku. Były one zakładane w stosunkowo dogodnych warunkach środowiskowych wśród dolin górskich i miały charakter głównie osad rolnych. Stąd określane są jako wsie rolne. Od przełomu XVI i XVII wieku wskutek wyczerpania się możliwości prowadzenia osadnictwa w tych dogodniejszych warunkach dolinnych następuje zahamowanie ich rozwoju. Jest to zarazem czas tworzenia wsi, zakładanych w znacznie trudniejszych warunkach naturalnych na zboczach górskich, których mieszkańcy w mniejszym stopniu trudnili się uprawą roli, a raczej pasterstwem i leśnictwem. Wspomniane wsie nizinne o charakterze rolnym były lokowane na prawie niemieckim, natomiast w przypadku osadnictwa górskiego ważną rolę odegrali napływający na te ziemie wspomniani już wcześniej Wołosi.
Wsie górskie były lokowane na tak zwanym surowym korzeniu, a więc do osadników należało wyrobienie poprzez wyręb lasu, ziemi pod gospodarstwo, pastwisko itd. W chwili zakładania osady każdy z kolonistów dostawał pełny łan leśny. Pierwotnie podstawowym źródłem utrzymania dla osiedlającej się ludności było pasterstwo i eksploatacja puszczy. Z czasem większą rolę zaczęła odgrywać uprawa roli. Przez cały wiek XVI rozwijało się zagospodarowywanie zboczy górskich, osiągając swój szczyt w początkach XVII wieku. W drugiej połowie XVII wieku pojawiła się jeszcze jedna forma osadnicza, będąca w znacznym stopniu wynikiem przeludnienia ówczesnych wsi. Wobec braku ziemi uprawnej chłopi zaczęli nabywać polany wśród lasów na stokach górskich lub zawłaszczać tereny śródleśne drogą wypalania i karczmy. Początkowo były one użytkowane sezonowo jako pola uprawne lub pastwiska, a z czasem zaczęto się również na nich osiedlać. Osadnictwo polaniarskie dało początek przysiłkom tak charakterystycznym dla wsi górskich. Osadnictwo górskie wychodziło od dna dolin górskich potoków, przesuwając się wzdłuż ich koryt w kierunku szczytów gór. I tutaj właśnie, jeśli popatrzymy na ten slajd, widać, jak ładnie tutaj jest położona Kamysznica, można powiedzieć klasycznie, właśnie w Dolinie Potoku, no nie widzimy go tutaj niestety, i linia domów wzdłuż potoków stopniowo wspinająca się coraz wyżej w kierunku Baraniej Góry. Wzdłuż biegu rzeki zazwyczaj powstawała droga, natomiast domostwa budowano w najniżej położonych częściach przyznanych działek. Były to pierwotnie osiedla jednodworcze, stanowiące najmniejsze rodowe komórki osadnicze ludności góralskiej. Tutaj mamy z kolei widok zimowy na Istebną i ten typ osadniczy. Oś tych osiedli prowadziła wzdłuż otrzymanego nadziału ziemi od dna doliny w górę ku wierzchowinom i grzbietom górskim. Układ gospodarstw powtarzał się w poszczególnych osiedlach. Najbliżej domostw lokowano pola uprawne, powyżej nich znajdowały się łąki kośne i pastwiska. Pastwiska lokowano także na polanach śródleśnych. Granice pomiędzy poszczególnymi nadziałami ziemi wyznaczane były przez mniejsze potoki lub też wytyczali je ludzie lokujący w tych miejscach drogi dojazdowe do pól. Te pierwotne jednostki osadnicze nazywane były dworami lub placami i nosiły nazwy od pierwszych osadników zdarzeń specyfiki miejsca. Wsie wybrane do badań reprezentują typ wsi łanów leśnych. Na terenie Żywiecczyzny przyjęła się dla łanu leśnego nazwa zarębek. Natomiast wsie, które powstały właśnie z tych zarębków, są określane jako wsie zarębne. Kamysznica jest, można powiedzieć, klasyczną wsią zarębną. To jeszcze jeden dwór z Jaworzynki. I tutaj mamy zbliżenie na Kamysznicę. Ciągnie się ona wzdłuż dolin potoków Janowski i Bystrej, które łączą się w centrum wsi w jeden potok kamysznicki płynący w kierunku Milówki i tam wpadający do Soły. Wzdłuż wymienionych potoków biegnie droga i zbudowane w jej pobliżu domostwa. Do dnia dzisiejszego czytelny jest układ zarębków biegnących poprzecznie do dna dolin potoków. Wcześniejsze zdjęcia ładnie pokazywały właśnie ten układ. Druga z wsi wytypowanych do badań, Jaworzynka,
reprezentuje typ wsi Łanów Leśnych położonej w głównej części na grzbiecie górskim. Pierwsze jej osiedla powstawały w północno-zachodniej części dzisiejszej Jaworzynki. Kolejne osiedla powstawały w kierunku południowo-zachodnim, zmierzając stopniowo do Wawrzaczów Gronia. Nie stanowiły one zwartej zabudowy wiejskiej, lecz były rozrzucone na zboczach górskich, stanowiąc grupy pierwotnie zamieszkałe przez jedną rodzinę. I jeszcze jeden slajd, który tym razem pokazuje układy tych łanów leśnych w Koniakowie, najmłodszej z wsi. Badaniami objęłam trzy rodzaje sytuacji, w których mamy do czynienia z pomocą wzajemną i współdziałaniem. Pierwszy typ to pomoc okazywana w życiu codziennym, na przykład w pracach związanych z prowadzeniem gospodarstwa, prace inwestycyjne, budowlane o charakterze takim prywatnym, indywidualnym, pomoc, a także pomoc przy organizowaniu uroczystości rodzinnych. Drugi typ to pomoc w sytuacjach wyjątkowych, to jest odbiegających, burzących ustalony życiem rytm dnia codziennego, na przykład pomoc pogorzelcom, powodzianom i ofiarom innych klęsk żywiołowych, a także takie sytuacje jak choroba, wypadek czy inne nieszczęśliwe zdarzenie w rodzinie. I trzeci typ to współdziałanie na rzecz wspólnego dobra, a więc przy wznoszeniu budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoła, remiza, ośrodek zdrowia, budynki sakralne, czyli kościoły, kaplice, a także wspólne działania mieszkańców, których celem było zachowanie już istniejących na terenie ich wsi danej instytucji. Zachowania te rozpatrywałam z uwzględnieniem teorii wymiany. Mam tutaj na myśli przede wszystkim ustalony przez Marcela Mossa model konstytuujący wymianę, czyli trojaki obowiązek dawania, przyjmowania i odwzajemniania oraz podkreślaną przez Bronisława Malinowskiego regułę symetrii, czyli zasadę równowagi usług. Siłą rzeczy teoria wymiany musi uwzględniać, z kim wchodzono w relacje wynikające z różnych form współdziałania. Wówczas uzyskujemy obraz powiązań i zależności istniejących pomiędzy mieszkańcami badanych społeczności, zarówno w kontekście terytorialnym, jak i rodowym. Wybrane do analizy formy pomocy wzajemnej i współdziałania są fragmentem życia społecznego, jednakże reguły nimi rządzące, zwłaszcza w przeszłości, miały wpływ na całość życia społecznego. W wykładzie skupię się na zachowaniach dnia codziennego związanych z prowadzeniem gospodarstwa i pracami budowlanymi. Wspomnę także o działaniach dla wspólnego dobra. Nie będę ich omawiać szczegółowo, ograniczę się jedynie do wniosków po przeprowadzonych badaniach. Działania tego rodzaju były podejmowane w kooperacji z sąsiadami i rodziną, stając się formą życia nie tylko gospodarczego, ale także towarzyskiego, społecznego. Zwłaszcza w przeszłości, sięgającej lat II wojny światowej, a w niektórych przypadkach, na przykład na badanym terenie przeze mnie, lat 80. XX wieku, były one obwarowane regułami niezezwalającymi na inny schemat postępowania, bez ryzyka narażenia się na odrzucenie, izolację ze strony reszty społeczności, czy w najlepszym razie pozostawienie samemu sobie bez pomocy w razie potrzeby. Na podstawie zebranych materiałów mogę stwierdzić, że w tego samego rodzaju sytuacjach w ramach danej społeczności okazywana była pomoc wzajemna w trakcie, kiedy jeszcze ja prowadziłam badanie. W porównaniu do przeszłości występuje ona jednak o wiele rzadziej. Często w sytuacjach, gdy mamy do czynienia ze świadczeniem sobie usług,
rewanż ma postać pieniądza stanowiącego równowartość wykonanej pracy. Ograniczenie współdziałania przy zajęciach rolnych było skutkiem m.in. mechanizacji prac gospodarczych, zmniejszenia na badanym terenie produkcji gospodarstw, w tym przede wszystkim hodowli, co wynikało zarówno z trudności ze zbytem wyprodukowanych dóbr, jak i niską rentownością prowadzonej działalności gospodarczej. Moi rozmówcy, jak prowadziłam badania, czasem zdarzało się, że mówili, że właściwie należałoby hodować jedną krowę do spółki z sąsiadem, ponieważ tylko w takich warunkach są w stanie zużyć mleko, a wtedy nie za bardzo byli w stanie, nie było możliwości sprzedaży mleka czy innych produktów rolnych, ponieważ zostały zlikwidowane skupy. Być może się to teraz zmieniło, natomiast wtedy właśnie takie były warunki. Innym ważnym czynnikiem, wydaje mi się, że to jest w tej chwili dominujący element, który powoduje zanikanie czy ograniczanie pomocy wzajemnej i współdziałania, jest dążenie do niezależności i do niezaciągania długów wdzięczności, które w przyszłości należy spłacić. Bowiem, jak mówił mi jeden już wtedy 90-letni pan z Kamysznicy, przerywał wielokrotnie główną swoją wypowiedź i zwracał uwagę, że ta pomoc to nie była taka bezinteresowna, że szli i robili, tylko zawsze z otrzymaną pomocą wszyscy wiedzieli, że musi nastąpić rewanż. I ten rewanż polegał na tym, że należało wykonać taką samą pracę w takim samym wymiarze czasu u osoby, która pracowała w moim gospodarstwie. Natomiast w tej chwili właśnie mamy dążenie do emancypacji i niezależności, do niezaciągania długów wdzięczności. Dążenie to uzyskiwane jest poprzez natychmiastowe opłacenie wykonanej pracy i stało się ono możliwe dzięki pozyskiwaniu dochodów z różnych źródeł pozarolniczych. Co ciekawe, zaliczano do nich także świadczenia emerytalne i rentowe, a nawet zasiłki dla bezrobotnych. Pomocy wzajemnej i współdziałaniu w badanych wsiach i regionach są jednak wyraźnie widoczne również różnice. Najważniejsza dotyczy wyróżniania w Jaworzynce i sąsiednich wsiach Śląska Cieszyńskiego specjalnego rodzaju pomocy zwanej pobabą. Co to jest pobaba? Pobaba jest to pomoc polegająca na zespołowym wykonaniu określonej pracy, zazwyczaj przez dużą grupę osób. Praca ta jest dobrowolna i biorący w niej udział nie są wynagradzani pieniężnie. Osoba, na rzecz której pobaba jest wykonywana, po zakończonej pracy zapewnia jedzenie i najczęściej jest to poczęstunek z alkoholem. Istotnym elementem tego rodzaju współdziałania jest oczekiwanie wzajemności, czyli udzielenia pomocy w podobnej sytuacji przez organizatora pobaby osobom, które pracowały u niego. Co ważne, obowiązek ten przechodzi również na następne pokolenia. W jej ramach, w czasie, kiedy prowadziłam badania, właściwie do niej zaliczano prace typowo męskie związane z budową domu. Informatorzy zwracali uwagę, że do pomocy pobabowej prosi się wtedy, gdy konieczna jest równoczesna i zazwyczaj ciężka praca wymagająca siły fizycznej, wykonywana równocześnie przez kilka osób. Natomiast nie jest to praca, która wiąże się z jakimiś specjalnymi umiejętnościami, kwalifikacjami. W tych przypadkach najczęściej należy zapłacić. Do prac pobabowych zaliczano również współdziałanie w ramach tak zwanych prac dla wspólnego dobra. Była to budowa lub remont obiektów sakralnych,
czyli kościołów, kaplic, salek katechetycznych, ale także wiejskich szkół, ośrodków zdrowia, remiz strażackich. Wszystkie te przedsięwzięcia były realizowane przez mieszkańców wsi, przeznaczających na ten cel grunt pod te obiekty, a także materiał budowlany i pracę. Tutaj na zdjęciu mamy, na tym slajdzie mamy dwa zdjęcia i one przedstawiają uczestników pobaby. U góry jest zdjęcie zbiorowe uczestników pobaby po położeniu deki przy wznoszeniu kościoła parafialnego w Jaworzynce czy Cadku. Natomiast dolne zdjęcie to, tutaj mamy poczęstunek. Jest to początek lat 90. w Jaworzynce. Ja tutaj tylko zaznaczę, że tym systemem pobabowym w Kamysznicy ta nazwa nie występowała i tam, chociaż występowało tego rodzaju współdziałanie, to jednak nie było wyróżniane i nie miało swojej określonej, jakiejś specyficznej nazwy. Natomiast tym systemem na terenie obydwu wsi, które są bardzo rozległe, zbudowano w sumie w Jaworzynce dwa kościoły parafialne i jedną kaplicę, która jest takim małym kościołem de facto. W Kamysznicy również zbudowano dwa kościoły parafialne, wyremontowano zabytkową kaplicę na tak zwanej Grabce, wybudowano szkoły, ośrodki zdrowia, remizy strażackie. W sumie tych remiz chyba powstało dwie w Kamysznicy i dwie w Jaworzynce, przy czym dodatkowo jeszcze wybudowano filię na Zapasiekach. Więc ilość przedsięwzięć, zaangażowania i pracy, jaką mieszkańcy tych wsi wykazali, jest naprawdę imponująca. I tak jak już powiedziałam, w sąsiednich wsiach Żywiecczyzny w analogicznych sytuacjach pomoc wzajemna również pojawiała się, jednakże nie miała ona tutaj własnej jakiejś specyficznej nazwy. Określano ją po prostu jako pomoc sąsiedzka. Bardzo przepraszam, ale chyba przypadkiem pani doktor ma wyłączony mikrofon. Spróbujemy coś zadziałać. Tak. Teraz już jest dobrze, czyli może proszę się cofnąć do początku z akapitu. Do początku akapitu. Nie wiem, na czym skończyłam mówić, to znaczy kiedy było mnie słychać, czy... Bardzo, bardzo krótko był wyłączony dźwięk. Aha, dobrze. Na terenie Jaworzynki pomoc, współdziałanie świadczone w innych sytuacjach, czyli tych nie mieszczących się w ramach pomocy pobabowej, było nazywane pomocą sąsiedzką. Podobnie jak i w Kamysznicy. Najczęściej dotyczyła ona pomocy przy pracach wynikających z prowadzenia gospodarstwa. Zebranych materiałów wynika, że najczęściej współpracuje się z rodziną i bliskimi sąsiadami. Trudno jest jednak jednoznacznie wskazać, który z czynników, bliskość pokrewieństwa czy bliskość zamieszkania jest preferowana. Wynika to z częstego i wzajemnego przenikania się, bowiem w najbliższym sąsiedztwie niejednokrotnie mieszkają osoby ze sobą spokrewnione, co wynika z historycznego rozwoju osadnictwa omawianych wsi. I tutaj na tym zdjęciu mamy zdjęcia zrobione na początku XXI wieku w Jaworzynce we dworze Gorzołków. W tym dworze tak naprawdę mieszka rodzina Gorzołków.
Facebooków. Są to osoby dosyć blisko ze sobą spokrewnione i najczęściej właśnie współpracują przy różnych pracach rolnych razem. Czasem także dołączają do nich sąsiedzi nie tylko z tego dworu, ale także i z sąsiednich. I w tym momencie pragnę powrócić do struktury osadniczej badanego terenu, zarysowanej na początku mojego wystąpienia. Zarówno na terenie Jaworzynki, jak i Kamysznicy występują tak zwane dwory place. Są to skupiska zabudowań, które współcześnie należą do kilku gospodarzy. Niegdyś stanowiły własność jednego, w dalszych latach były przekazywane i dzielone między spadkobierców. Zazwyczaj noszą nazwy od pierwotnego osadnika, a czasem od jakiegoś zdarzenia. Ksiądz Emanuel Grimm, wieloletni proboszcz w Istebnej, tak definiował tę strukturę osadniczą. Tutaj cytuję. Dwór stanowi parę chatek góralskich, które mają wspólne podwórze, zwane także dworcem, a zespół chatek zowią dworem. Kazimiera Zawistowicz-Adamska, etnolożka, która badała także zagadnienie pomocy wzajemnej i współdziałania jeszcze przed wojną i później w latach 50., prowadziła te badania także na terenie Śląska Cieszyńskiego, uważała, uznawała dwory za pierwotną jednostkę kolonizacyjną gospodarstwa chłopskiego. Moi rozmówcy z Jaworzynki wymiennie posługiwali się określeniami dwór, plac, czasem także mówili osiedle, natomiast w Kamysznicy najczęściej mówiono plac. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że wielu badaczy Śląska Cieszyńskiego, nie tylko wsi górskich, zwracało uwagę na istnienie w obrębie wspomnianych dworów usankcjonowanych rangą prawa zwyczajowego rozwiniętych form współdziałania. Maria Wysłouchowa w końcu XIX wieku zaznaczała, że oprócz wspólnego miana mieszkańcy poszczególnych dworów korzystają ze wspólnych lasów, pastwisk, uważają place, na których stoją ich zabudowania za własność zbiorową i zbiorowymi też siłami przyprowadzają do skutku trudniejsze przedsięwzięcia i ulepszenia w gospodarstwie. Także w czasach bardziej nam współczesnych, bo jeszcze w latach 80. XX wieku, etnolożki Teresa Dobrowolska i Elżbieta Duszeńko podkreślały, że przynależność i zamieszkiwanie w obrębie tej samej części wsi sprzyja pomocy i współdziałaniu. Co więcej, na podstawie zebranych materiałów stwierdzały, że nie należy w ogóle odmawiać pomocy, a już szczególnie osobie mieszkającej w tym samym dworze. Przypomnę, to są wyniki z badań z lat 80. XX wieku. Zwyczajowe udzielanie wsparcia osobom mieszkającym w obrębie tego samego dworu w mniejszym zakresie obserwowałam w czasie prowadzonych przeze mnie badań. Na podstawie zebranych materiałów mogę stwierdzić, że w Jaworzynce w porównaniu do Kamysznicy w większym stopniu rodzaj rewanżu jest uzależniony od zamieszkiwania w obrębie tego samego, ewentualnie sąsiedniego dworu. Nadal obowiązywała zasada, że otrzymana pomoc w pracach rolnych od kogoś z tego samego lub bliskiego dworu jest rewanżowana tym samym, ewentualnie innym rodzajem pracy. W tych przypadkach zazwyczaj w rozliczenia nie był włączany pieniądz. W uzyskanych informacjach brak jest jednak tego rejestrowanego jeszcze w latach 80. XX wieku bezwarunkowego wymogu pomocy i uczestniczenia w określonych pracach. W znacznym stopniu jest to wynikiem wzrostu liczebności domostw w ramach poszczególnych dworów, napływu wskutek rozradzania się rodzin większej liczby obcych osób, posiadania różnorodnych źródeł utrzymania. Współpraca w obrębie dworu występowała nadal, gdy bliskość terytorialna była wzmacniana więzami pokrewieństwa. Współdziałanie w obrębie dworów i placów występowało także w
w czasie działań dla wspólnego dobra, ale także w innych sytuacjach, które nie były ukierunkowane na powołanie czegoś, jakiejś nowej instytucji, czy też wyremontowanie budynku, który służył całej społeczności, ale na przykład w trakcie organizowania uroczystości wiejskich, takich jak na przykład parafialne dożynki. I tutaj mamy slajd ze zdjęciami z dożynek w Koniakowie organizowanych w 2007 roku. Co ciekawe, akurat te dożynki z 2007 roku były organizowane przez te przysiłki, które odłączyły się w połowie lat 70. od Kamysznicy i od Szarego. A w samym Koniakowie czasem pojawia się takie określenie w stosunku do nich Nowy Koniaków. Co więcej, miejscowi księża zarówno w Jaworzynce, jak i Kamysznicy, ogłaszając potrzebę wykonania jakichś prac porządkowych, na przykład przy kościele, prosili o pomoc mieszkańców, również odwołując się do tej pierwotnej struktury osadniczej. W tym kontekście muszę powiedzieć, że w końcu lat 90. XX wieku we wszystkich wsiach gminy Mielówka, więc także w Kamysznicy, w miejsce placów wprowadzono ulica. W większości przypadków nie nawiązują one, nazwy ulic nie nawiązują do tradycyjnych nazw placów. I tutaj mamy przykład, mamy ulicę Jesionową, w miejscu, gdzie niegdyś był plac Wojtasów, mamy ulicę Górną, Wspólną, czy Mostowe, najróżniejsza. Zdarza się także, że no jest to jeden z nielicznych naprawdę przykładów, że ulica Kubowski nawiązuje, tak naprawdę zachowała tą tradycyjną nazwę. Kiedyś tutaj był, to znaczy nadal jest plac, mówiono o tym miejscu jako plac Kubowski, no ale w tej chwili mamy zamiast placu ulica. Co więcej, te place w Kamysznicy i odwołanie do tych tradycyjnych nazw, nie do nazw ulic, tylko do tradycyjnych nazw, występowało w takich codziennych, przygodnych określeniach, wypowiedziach mieszkańców Kamysznicy, a także jak ja prosiłam o informacje, gdzie jeszcze należałoby iść, z kim porozmawiać, również kierowano mnie, mówiąc, że a to pójdzie pani jeszcze tutaj do tej czy tej osoby, która mieszka w takim i takim placu. Natomiast jeśli chodzi o gminę Istebna, na terenie której leży i Jaworzyna, Koniaków, no i Istebna, pierwotna struktura osadnicza zyskała uznanie administracyjne, stając się formalnymi częściami układu osadniczego wsi. Fakt ten jest łatwo zauważalny, ponieważ na terenie wszystkich tych wsi widoczne są tabliczki lokalizujące poszczególne dwory. Podsumowując, należy stwierdzić, że cechy wspólne, które można zaobserwować na obydwu terenach w zakresie analizowanych form współdziałania, generalnie są to z pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu, mechanizacji prac, braku możliwości sprzedaży wyprodukowanych towarów i niskiej rentowności prowadzonej działalności, wynikają z tendencji ogólnych i dotyczą nie tylko tych terenów, ale ogólnie szerzej całej Polski. Różnice natomiast dotyczą przede wszystkim zakresu pomocy wzajemnej, okazywanej do dnia dzisiejszego w obrębie dworów i placów i innych pozostających z nimi w bliskim sąsiedztwie, a także różnice
oczywiście widoczne są w stosunku do tych najmniejszych struktur osadniczych, wyrażających się albo w chęci ich zachowania drogą administracyjną, lub też odejścia i dążenia do zmiany poprzez wprowadzanie ulic. Jak sądzę, różnice te wynikają z pewnych predyspozycji mentalnych, ukształtowanych, uwarunkowanych historycznie, kulturowo i wchodzą w obręb dziedzictwa kulturowego mieszkańców wsi badanych regionów. Pomimo obserwowanych podobieństw Rzęce i Kamesznice, na przykład podobnego układu osadniczego, wykształcenia się podobnej struktury wewnętrznej wsi, czyli podziału na dwory i place, podobnego charakteru prowadzonych gospodarek, możliwości mieszkańców, a także możliwości zarobkowania poza miejscem zamieszkania, to jednak w Kamesznicy w porównaniu do sąsiedzki trudno także w odniesieniu do przeszłości mówić o współdziałaniu w obrębie placu, które zajmowałoby tak wysoką rangę w życiu społecznym tej wsi. Być może jest to związane z różnicami w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa na terenie Śląska Cieszyńskiego i sąsiedniej Żywiecczyzny w czasie, kiedy ziemie te znajdowały się pod panowaniem Habsburgów. Polityka Komory Cieszyńskiej, dążąca do ograniczenia terenów pastwiskowych i stopniowego ich zalesienia oraz rygorystyczne przestrzeganie przez jej zarząd patentów józefińskich i obowiązujących przepisów prawnych o niepodzielności gospodarstw chłopskich, powodowało, że na jednym gruncie siedziało dwóch, trzech i więcej gospodarzy. Sytuacja taka przyczyniła się do powstania instytucji wspólnictwa charakterystycznej dla całego terenu Śląska Cieszyńskiego. Występowała ona w większych gospodarstwach, które drogą spadkobrania zostały podzielone. Zwierzchność jednakże, nie uznając tych podziałów, nadal traktowała daną jednostkę osadniczą jako całość. Osoby wspólnie je użytkujące ponosiły również wspólne zobowiązania poddańcze. Wspólnictwo było przejawem dostosowania się do określonych warunków ustrojowych, prawnych i gospodarczych. Te same przepisy prawne obowiązywały także i w Galicji. Jednakże, jak zaznacza na przykład Rozalia Rybacka, bez względu na formalny zakaz, grunty były faktycznie dzielone, zwykle po śmierci gospodarza. A że urzędy takiego dziedziczenia nie uznawały, więc dzielono na własną rękę według potrzeb i zwyczaju. Gromada mocno obstawała przy tym procederze, natomiast zwierzchność dworska nie sprzeciwiała się, bo to jej przysparzało pańszczyzny, a urzędy milczały, żeby mieć spokój. Być może ten różny sposób realizowania przepisów prawnych przyczynił się do zachowania, jak się wydaje, w większym stopniu tradycji współdziałania na terenach znajdujących się niegdyś pod zarządem Komory Cieszyńskiej, aniżeli jak w sąsiednim państwie żywieckim. Restrykcyjne przestrzeganie przepisów przez władze patrimonialne zmuszało górali śląskich do wspólnego gospodarowania i wspólnego ponoszenia ciążących na nich zobowiązań. Na terenie sąsiedniej Żywiecczyzny grunty chłopskie, mimo że obowiązywały te same przepisy, były jednak dzielone i to raczej nie sprzyjało pogłębianiu zwyczaju współdziałania w obrębie placu. Tak więc pomimo, że układ osadniczy na terenie górskiej wsi Śląska Cieszyńskiego jest trudniejszy do odczytania, jest on jednak zachowany w zwyczajach życia codziennego i wspierany działaniami administracyjnymi. W przypadku wsi żywieckich zwyczajowo odwoływano się jeszcze w trakcie moich prac terenowych do dawnej struktury osadniczej. Jednakże decyzje administracyjne raczej sprzyjają jej wolnemu zanikowi. Podsumowując i zmierzając do końca. Przeprowadzone badania potwierdzają, że analizowane formy współdziałania
oprócz korzyści gospodarczych i społecznych, konserwowały, utrwalały określoną strukturę osadniczą, uzasadniały jej funkcjonalność, adekwatność. W trakcie prowadzonych badań obserwowałam, że tym, co sprawia, że na terenie wsi żywieckich następuje odwołanie do dawnej struktury osadniczej, są różne przedsięwzięcia wykonywane wspólnie, na przykład dla wspólnego dobra. Prace te wymagały współdziałania większej liczby osób i najczęściej były wykonywane przez ludzi mieszkających w obrębie tych pierwotnych układów osadniczych. Zmiany, które zachodzą w życiu społecznym w dłuższej perspektywie czasu, mogą znajdować odzwierciedlenie w sferach kultury, które odnoszą się do materialnych śladów zawartych na przykład w układach osadniczych. Te układy osadnicze stanowią krajobraz kulturowy, który powinien być rodzajem przestrzennej ramy dla pamięci zbiorowej danej społeczności. Tymczasem przyjmowanie rozwiązań typowych dla stref miejskich i wprowadzanie ulic z ich arbitralnym, niezwiązanym z danym miejscem nazewnictwem jest przejawem niezdolności do rozpoznania, może bardziej niedocenienia własnej przeszłości i własnej tradycji. Działania administracyjne mogą pomóc w ochronie takich miejsc, ale byłyby skuteczniejsze, gdyby zyskały zrozumienie i poparcie samych mieszkańców. Mieszkańców, którzy są świadomi przeszłości swojej wsi, wartości zawartych w układzie osadniczym i tradycyjnym nazewnictwie z nim związanym. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie z przygodami drobnymi, ale mam nadzieję. To my bardzo dziękujemy. Temat był arcyciekawy, ponieważ no, mnie osobiście te wsie, te tereny kojarzą się z taką okolicą bardzo już cywilizowaną, połączoną siecią dróg, nowoczesną, jak zresztą było widać, bogatą relatywnie. Natomiast jak widać, gdy się bliżej przyjrzeć, wejść między miejscowych, między mieszkańców, no to rzeczywiście można odkryć takie pamiątki historyczne. Dla mnie bardzo ciekawe było powiązanie stopnia zachowania się tych pierwotnych struktur i zwyczajów z przynależnością administracyjną i być może z mentalnością, tak, zarządzających w czasach austriackich tymi sąsiednimi przecież wsiami. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wykład. No to było bardzo takie inspirujące, ponieważ z różnych terenów Karpat mamy również informacje, spostrzeżenia dotyczące właśnie też różnych form wzajemnej pomocy, różnych form osadnictwa. Mnie tutaj na myśli przychodzi pewnie jak części z obecnych Uczulszczyzna, akurat tutaj Jaworzynka, szczególnie z tym ulokowaniem na tym grzbiecie, przypomina bardzo te osetki wsie huculskie i te obyczaje, które tutaj też w dyskusji padły, tak zwanej połoki, czyli wspólnego wykonywania tych prac wynikających z tego cyklu rocznego rolniczego czy pasterskiego. Tutaj, jak rozumiem, też te wspólne prace były związane w dużej części właśnie z wykonywaniem tych niezbędnych obowiązków związanych z pracą na roli czy z pasterstwem. Tak. Także bardzo dziękuję jeszcze raz i może byśmy zaczęli od czatu. Tutaj trochę wątków jest, pojawiło się trochę wątków historycznych, ponieważ no, Robert zapytuje, nie wiem, czy to padło w czasie wykładu, ze znakiem zapytania, czy osadnictwo wołockie w końcu XV wieku, znak zapytania. No tutaj chyba, to znaczy... a druga rzecz, że do końca XVI wieku to było spostrzeżenie, Wołosi byli prawdopodobnie ważną częścią procentową tej lokalnej społeczności. Bardzo proszę o komentarz. Tak, to znaczy tutaj jest pewien problem w sposobie jakby myślenia, dlatego że
Zasadniczo mówiłam o wsiach żywieckich, ale jakby przynależnych do Beskidu Śląskiego. I faktycznie na Żywiecczyźnie, Wołosi, to już jest schyłek XV wieku. Natomiast w Beskidzie Śląskim oni no, troszeczkę później się pojawili i tam na tym drugim slajdzie, który niestety był problem z jego wyświetleniem, były daty i tam właśnie wyraźnie widać tą różnicę. Mimo, że to jest teren tak blisko siebie położony, to jednak no, datowanie jest, no przynajmniej różnica tak 50 lat. No tak, to był przełom XVI i XVII wieku, tak naprawdę tych Tak, XVI, jasne, tak. Natomiast... To może to wynikło, przepraszam, z lekkiego nieporozumienia, bo nie padło jakby w wykładzie, że to jest wiek XV, no tylko zgodnie z tymi datami tak. Na slajdzie drugim, XVI i XVII. Tak, tak. Jasne. To było pewne nieporozumienie, ja rozumiem. Drugi wątek, który się pojawił, związany, na czacie jest związany z tą instytucją po baby. Tak? I z pytaniem o etymologię tego słowa. Czy może Pani badała, ponieważ prawdopodobnie dla większości uczestników jest to nowość. Jakaś, dlatego dopytuję się, z czego się mogła ta nazwa wziąć. No, prawdę powiedziawszy, nie zgłębiałam tego problemu. Podobnie brzmiące nazwy pojawiają się w różnych regionach Słowiańszczyzny, ale z czego to znaczy nie znalazłam jakiejś takiej dla mnie, powiedzmy, przekonującej informacji, skąd wzięła się sama nazwa. No ta pobaba w tej chwili, tak jak mówiłam, dotyczy właściwie głównie prac budowlanych albo indywidualnych, albo w tych działaniach dla wspólnego dobra, natomiast kiedyś w przeszłości no, dotyczyła różnych innych. Była pobaba na len, na wełnę, czyli takie sytuacje, kiedy można było usiąść wiele osób i wykonać tę pracę razem, później się tak przesuwano do kolejnych domów. Natomiast nie. Przepraszam, czy to wiązało się też z jakąś wspólną zabawą, bo czasem tak, w przeszłości, tak, tak, ale w również przeszłości, były... tak, w przeszłości były także nie tylko poczęstunek, ale także i zabawa. Także to była forma życia nie tylko związana z gospodarstwem, z rolą, ale także forma życia społecznego, towarzyskiego. Rozumiem. Pytanie na czacie od pana Michała. Mam pytanie dotyczące skutków zaniku pomocy sąsiedzkiej. Jako dziecko z końcem lat 80. ubiegłego wieku jeździłem z rodzicami na wakacje do Wisły i z tego okresu utkwiło mi w pamięci pojawianie się z biegiem czasu płotów otaczających kolejne domy, które na przykład utrudniały dojście do lasu. Czy to efekt zaniku pomocy i chęci podkreślania swojej odrębności? Czy obserwowała pani to na terenie swoich badań? Uprzejmie proszę o odpowiedź, pan Michał. Faktycznie jest pewien związek. Też to zaobserwowałam, że coraz częściej się grodzimy, oddzielamy od innych sąsiadów, blisko mieszkających. Ja myślę, że to jest ten przejaw właśnie takiej indywidualizacji, także i w życiu, i jakby w chęci zaznaczenia tego, co jest moje, nie wchodzenia, nie ingerowania, oddzielenia się takiego wyraźnego. I to, no, jest to w jakimś sensie jedno z drugim związane. Jest to proces, no, taki, który idzie jakby równolegle. Wiele elementów tego procesu dotyka różnych, w różny sposób się przejawia, może w ten sposób. I te płoty, które się pojawiają, a których kiedyś tam nie było, i zwierzaki takie czy inne mogły sobie chodzić. Nie mówię tutaj o takich, które mogły wchodzić w szkodę, bo tych oczywiście pilnowano.
Nie stanowiło to problemu, natomiast fakt faktem, że ludzie się grodzą i to grodzą się nie tylko na wsiach, ale także i w miastach. Dziękuję bardzo. Być może będą nasi uczestnicy na Zoomie też chcieli zabrać głos. Bardzo proszę o zgłaszanie się przez reakcję. To jest ta pora. Patrzymy, patrzymy. I chyba nie widzimy. Ja myślę, że wykład był tak wyczerpujący zagadnienie i temat, że uczestnicy nie mają jak na razie pytań. Pani doktor, ja mam jeszcze takie pytanie. Te badania Pani prowadzone były, czy też zakończyły się, jak rozumiem, gdzieś w połowie, w pierwszych latach XXI wieku, czyli no 10 lat temu, powiedzmy sobie. Czy Pani ma jakieś spostrzeżenia z kolejnych wyjazdów, bo no wydaje się, że te procesy, o których mówimy, przyspieszyły gwałtownie w ostatnich latach. Moim zdaniem, jeśli chodzi o tą pomoc wzajemną i współdziałanie, tak na płaszczyźnie powiedzmy życia codziennego, to ona niestety ma tendencję zanikowa. I to już w trakcie moich badań zwracano uwagę, że owszem, organizuje się tam pobawy, na przykład na kopanie fundamentów pod dom, ale ludzie kalkulują i wyszli z założenia, że zorganizowanie poczęstunku z alkoholem jest równie kosztowne jak wynajęcie maszyny. W związku z czym ta możliwość wykonania pewnych prac może nawet szybciej i może nawet bardziej ekonomicznie sprawia, że no cóż, tego rodzaju sytuacje mogą odejść w przeszłość. Natomiast ja upatruję bardzo ważną rolę w tych działaniach, które, ale one też mogą, inne czynniki mogą tutaj zachwiać. Mam na myśli te działania dla wspólnego dobra. W czasie, kiedy ja prowadziłam badania, właściwie wszystkie instytucje, wszystkie budynki już zostały zbudowane, istniały. Natomiast pojawiły się takie niepokojące sytuacje z punktu widzenia tych społeczności, że gmina postanawiała, że na przykład zlikwiduje szkołę albo ośrodek zdrowia, ponieważ też kalkulowali i wychodzili z założenia, że jest to dla nich nieopłacalne. I tam zwracano uwagę, że na przykład warunki epidemiologiczne, że sanepid nie przyjmie. I ja obserwowałam dosłownie takie pospolite ruszenia i w Kamysznicy, i w Jaworzynce, i w innych miejscowościach, gdzie ludzie dobrowolnie zbierali się, ustalali kwotę, pracę, co należy zrobić, po to, żeby pokazać, że to jest w dobrym stanie, że można to zachować i w ten sposób jakby wymuszali na gminie dalsze funkcjonowanie. Przy czym, no tak jak mówię, to rozradzanie się też, powiększanie liczebności tych miejscowości, mniejsza zwartość, mniejsza więź pomiędzy mieszkańcami, większa indywidualizacja, to wszystko stoi w takiej opozycji, no niestety, ale jest narażone na wiele takich sytuacji, które mogą spowodować, że ludzie przestaną po prostu chcieć razem coś robić. No tak, to bardzo smutne. Czy przewiduje Pani jakiś ciąg dalszy? To znaczy badanie, jak się to skończyło? No właśnie, może w ten sposób. No, tak jak powiedziałam, cały czas bywam, przede wszystkim już w tej chwili na Śląsku Cieszyńskim, bardziej Wiśle, i obserwuję cały czas, też porównuję trochę Wisłę z tymi wsiami górskimi, bo to jest jednak trochę inny świat. I
Czy się skończyło? No ja myślę, że tak do końca to nigdy się nie kończy. Dopóki człowiek jeździ i dopóki coś tam zafascynuje albo zwróci uwagę, no to jest zawsze temat jakby możliwy do rozwinięcia. Tym bardziej, że no jednak to życie społeczne jest w pewnym stopniu nieprzewidywalne. W związku z czym trudno powiedzieć, co jeszcze może się pojawić i co może się okazać, że ma jakieś odniesienia do tej problematyki, o której mówiłam. No tak, a czy zaobserwowała Pani powrót do źródeł w Jaworzynce, czyli do zmiany nazewnictwa miejscowego? Z tych nazw ulic na nazw tych dworów, bo jak rozumiem właśnie w Jaworzynce, tak, są te To nazwy znaczy, ulic. nie, nazwy ulic są w Kamysznicy. A, w Kamysznicy, tak. Kamysznicy. To znaczy, prawdę powiedziawszy, akurat w Kamysznicy dosyć dawno nie byłam. Byłam tak przejazdem przez te przysiółki, które no właśnie odłączyły się od Kamysznicy. Niezwykle się tam zmieniłam i nie mogę powiedzieć, że dla mnie na plus, ponieważ miejsca, które wcześniej były dostępne i mogłam robić zdjęcia, na przykład Kamysznicy właśnie z Koczego Zamku, w tej chwili no coś dziwnego się tam stało i właściwie nie ma dostępu. Natomiast obawiam się, że no skoro powstały te ulice, to no ja nie zauważyłam, żeby gmina chciała wracać do tego, czy jakby zmieniać nazwy tych ulic, nawiasem mówiąc, wymyślali sami mieszkańcy, więc to od nich zależało, czy to będzie ulica Kubosków, czy Jesionowa. Piłsudskiego albo innego No więc właśnie. Znanej osoby, no tak. Widzę tutaj zgłoszenie Julka. Julku, bardzo proszę. Ja zaobserwowałem jedną rzecz, ale nie w górach, tylko na Sandomierzczyźnie, takiej wsi pod Sandomierzem, zresztą nie tylko wsi, w kilku wsiach, jak co roku organizowane są dożynki. Każda wieś robi inaczej, zbierają się. Tutaj było akurat koło gospodyń wiejskich się zaangażowało w to, czasami jakieś koła parafialne gdzie indziej się angażują w takie rzeczy, ale spora część mieszkańców bardzo chętnie w tym uczestniczy. To nie jest tylko przygotowanie wieńca, które czasami trwa tydzień czy trzy, dwa. Jeszcze robią, ćwiczą się przed różnymi występami na dożynkach i tak dalej. Czy tutaj organizacje jakieś społeczne, czy jeszcze może jacyś ochotnicza straż pożarna, czy coś, w jakiś sposób kanalizuje tego typu działalność? I na terenie wszystkich tych wsi są obchodzone bardzo uroczyście dożynki. Jeśli chodzi o temat dożynek, to jest taki temat mój, nad którym też pracowałam i który mnie na swój sposób fascynuje, ponieważ no, przeżywamy, można powiedzieć, taki renesans dożynek w całej Polsce. I to widać w różnych miejscach. Natomiast jak najbardziej w tych wsiach, no akurat w Koniakowie te zdjęcia, to ponieważ to są wsie bardzo rozległe, więc na ogół jakaś część wsi, kilka tych dworów czy placów organizuje w danym roku. I później z kolei w kolejnym roku ktoś inny. To znaczy oni jakby zapewniają tą główną strukturę. Natomiast oczywiście mieszkańcy sami z siebie, to już zależy od pomysłowości i inwencji samych mieszkańców, jak te dożynki będą wyglądały, ale to jest właśnie jeden z takich przypadków, kiedy ludzie wychodzą z domów i razem coś robią, omawiają i starają się, żeby to dobrze wypadło. Także jak najbardziej i Jaworzynka, i Koniaków, i Stebna, i Wisła, wszystkie te wsie śląskie jak najbardziej bardzo uroczyście obchodzą, mimo że
No jakby na to nie patrzeć, nie jest to teren specjalnie rolniczy, tylko powiedziałabym taki pod względem rolniczym bardzo trudny. Zresztą jeśli popatrzeć na wieńce, no akurat ja ostatnio obserwowałam dożynki w Wiśle, to ten wieniec jest taki bardzo skromny w porównaniu do innych terenów, ale to też jest odzwierciedleniem obszaru, na którym te dożynki się odbywają. Tak, bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, więc wypada i z dużą przyjemnością dziękuję pani doktor za udział w naszym dzisiejszym spotkaniu. To było bardzo, jak już wspomniałem, inspirujące przeniesienie się w teren tak teoretycznie bliski od Krakowa, a jednak tak różniący się pod różnym względem Nowej Huty, tak, o tym żeśmy wspomnieli na początku chociażby. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja także bardzo pragnę podziękować wszystkim za wysłuchanie, za pytania i za w ogóle możliwość uczestniczenia w spotkaniach karpackich. To my jesteśmy bardzo wdzięczni. Mam tutaj pozdrowienia dla wszystkich od pana Leszka Lichtera, który prowadził też kiedyś jedno ze spotkań karpackich. Dotyczyło to tego Goralskiego Święta, czyli największej takiej imprezy skupiającej po obu stronach granicy górali polskich. Niestety nie mógł dzisiaj być na naszym spotkaniu, ale pozdrawia wszystkich i zaprasza na Goralskie Święto, które w tym roku będzie bardzo hucznie obchodzone w Jabłonkowie. Tematem przewodnim będzie Orawa. Więc tutaj jest też wiele osób zainteresowanych kulturą, historią Orawy z jednej i z drugiej strony granicy, więc zapraszamy. Jeszcze raz bardzo. Pani Michaela Rigorian zapytała się, jakie są pola badań. Staram się to przetłumaczyć sobie. What are the field of research specific of those present at the virtual meeting concerning Valach culture and civilization? Ja rozumiem, że chodzi o badania styku kultur, tak? Współczesnej i kultury historycznej, wołoskiej i cywilizacji tej wołoskiej. To znaczy tak, ja myślę, że w tej chwili ta kultura jest już tak, łączy wiele elementów i wiele pól, że jeśli chodzi o ten styk, to myślę, że on jest najbardziej widoczny w momencie, kiedy społeczności zaczynają poszukiwać własnych korzeni. Celem na przykład wykorzystania ich do promocji regionu, miejscowości i wtedy następuje jakby takie oddolne, chociaż nie mogę powiedzieć, że najczęściej władze no mają tutaj jakby decydujący wpływ do jakich elementów się sięga, czy nie. Natomiast oczywiście te korzenie wołoskie są jak najbardziej wydobywane i nie wiem, czy to akurat w takim znaczeniu to pytanie zostało zadane. No tak, ja rozumiem, że chodzi o Karpaty Polskie i chyba o te współczesne wątki w odkrywaniu, łączeniu wątków kultury współczesnej, włoskiej i tak dalej. Ja rozumiem, że może panią Majkalę byśmy przekierowali na kontakt mailowy z panią doktor i myślę, że bardzo proszę. Wątki byśmy tutaj postarali się sobie wyjaśnić. Temat włoski jest tematem rzeką, czy też nawet morzem, ostatnio bardzo modnym, więc myślę, że bardzo dużo różnych wątków się tutaj pojawi. Proszę Państwa, ponieważ pora jest już dość późna, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, jeszcze raz dziękując pani doktor
Ewie Baniowskiej Kopacz i zapraszam na kolejne spotkanie karpackie, które odbędzie się 29 czerwca i będzie to spotkanie z panią dr Anną Pigoń z Wrocławia na temat kobiet Tatr, kobiety Tatr, góralki, taterniczki, turystki. Będzie to na kanwie niedawno wydanej książki pod podobnie brzmiącym tytułem, więc zapraszamy wszystkich miłośników Tatr na kolejne spotkanie karpackie i pozostaje apelować, jak to zwykle, o wspieranie naszej społecznej inicjatywy spotkań karpackich dobrowolnymi datkami przeznaczonymi na poprawę jakości technicznej naszych spotkań karpackich wirtualnych. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom i zapraszam na kolejne spotkanie karpackie. No i do zapoznania się z retransmisją na kanale YouTube Towarzystwa Karpackiego. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.